Ja się jak czuję. Pistolet wycelowany w głowę i już spust do połowy pociągnięty, a w zasadzie już pociągnięty, też kula nie doleciała do głowy, bo formę, którą przyjęliście protestu, czyli w sposób nagły i ze szkodą dla mieszkańców oczywiście przede wszystkim, bo to jest taka prawda, że za zakładników sobie wzięliście mieszkańców tego protestu. Przy czym, powiedzmy sobie szczerze, wszystko to, co tu słyszę, to jest typowy spór zbiorowy między pracownikami a pracodawcą. Pracodawcą państwa jest, czy reprezentuje pracodawcę zarząd spółki, tutaj dzisiaj nieobecny. I mam przed sobą ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która opisuje, jak tego typu spory, jak i te, które są tutaj dzisiaj punkty zaprezentowane, jak się, że tak powiem, rozwiązują. Państwo poszliście na skróty, niezgodnie z ustawą, stąd, mimo że pan przewodniczący poprosił na wstępie, żeby nie używać słowa nielegalne, ja uważam, a jeżeli trzeba będzie, tak to inny będzie uważał, że jest to nielegalna akcja protestacyjna. Nie jest to strajk, bo strajk jest opisany w tejże ustawie, wiemy, jak do niego dochodzi. Przypomnę, we wrześniu czy w czerwcu, w sierpniu, wrześniu tego typu akcja strajkowa była prowadzona przez państwa po referendum w zakładzie, były mediacje i przypomnę, że zostało zawarte porozumienie. 6 września zostało zawarte porozumienie ze związkami zawodowymi. Poziom uzgodnienia państwa jest, z tego co kojarzę, bardzo wysoki i wszystkie postulaty, które wówczas były na stole, zostały przez miasto Bydgoszcz, przez zarząd, którego reprezentuje pan dyrektor Michał Grzegorzewski, wszystkie były wykonane. I mam wiedzę taką, że także przez zarząd spółki. Mimo tego, że było kilka miesięcy temu zawarte porozumienie w obecności mediatora, poważnego człowieka, który, że tak powiem, poważne biznesy prowadzi, ten mediator reprezentował tak naprawdę właśnie nas po to, aby szukać rozwiązania i takie podpisy wszyscy złożyli. I dzisiaj mamy taką sytuację, że rano się dowiaduje, że państwo poszliście na skróty, nie zwróciliście się w trybie takim, jak to jest przewidziane ustawą, tylko zdecydowaliście nie świadczyć usługi. Od razu narażacie spółkę. Tak naprawdę to jest spółka, choć ona jest miejska, to jest wasza spółka. Bo jak miasto nie bierze dywidendy, a nigdy nie brało dywidendy z MZK, to znaczy, że wy jesteście pracownikami, a swego rodzaju też opiekunami powierzonego mienia przez miasto. Bo miasto nie ma z tego żadnego zysku, że wy funkcjonujecie. Miasto tak naprawdę jest dwojakiej roli. Ja panu przewodniczącemu kiedyś to mówię. My jesteśmy właścicielem spółki, a jednocześnie kontrahentem, klientem. I to trzeba te dwie role rozdzielić. Państwo przyszliście do mnie, przy czym ja Państwu nie dam po 1000 zł, bo nie mam nawet takich możliwości, tak, w sensie prawa. Wam podwyżkę czy środki dodatkowe finansowe może dać tylko pracodawca, nie prezydent. Więc ja rozumiem, że to tak miło tu się spotkać, a i doskonale Państwo o tym wiecie, a przynajmniej Pan Przewodniczący, że ja nie mam takich prawnych możliwości. To po pierwsze. Żałuję mocno, że niestety nie skorzystaliście z tej ścieżki, która... Oczywiście, jak się zakończy jedna strajk, mogliście rozpocząć kolejny spór zbiorowy, bo to jedno drugiego nie wyklucza. Jest to niepoważne, bo zapisaliśmy tam reguły, które miały obowiązywać 9 lat, 2000 od razu od podpisania, ale miały regulować przyszłość, tak żebyście wiedzieli, na czym stoicie, do 2031 roku, czyli na kolejne 9 lat, jak umowa powierzenia była planowana. No, wybraliście ścieżkę, mówię, najgorszą z punktu widzenia mieszkańców, jaka mogła być. Mojego również, bo wiadomo, że podejrzewam 90% mieszkańców, nie winni za to, co się wydarzyło, choć tej winy no, pośrednio jestem oczywiście beneficjentem, ale nie czuję się, że sprawiłem to, co sprawiłem, to znaczy to, że złamaliście prawo, bo jest złamane ewidentnie prawo. I to od razu już mieli Państwo świadomość, że tak to wygląda. I powiem tak, jako właściciel jest ścieżka tu opisana i jako właściciel ja zapisałem jedną rzecz. Nie biorę z Waszej spółki w ogóle pieniędzy. Nie wierzę. Nie biorę dywidendy. Nie wierzę. Nie biorę dywidendy. Nigdy nie brałem dywidendy. A z czego tu brałeś dywidendy? Teraz chwileczkę. Jest druga sfera, gdzie jestem kupujący. I to jest ta druga sfera, czyli w wyniku umowy, którą zawieramy, kupuję usługę jeżdżenia autobusu. Akurat w Bydgoszczy mamy sytuację taką, że jest 1/4 rynku w innej firmie i 3/4 rynku w waszej firmie. Zawodzą kilometr dzisiaj płacimy za wasz wozokilometr płacimy o 18% więcej średnio niż w prywatnej firmie.
Czyli płacimy więcej za wodokilometr o 18%. Na przyszłość, teraz tak jak organizowaliśmy przetarg na kolejne lata, uzgadniałem warunki tego przetargu, żebyśmy mieli sytuację taką, że na takich samych warunkach zatrudnieniowych, jakie są u Was, ten, który będzie świadczył te 25% na kolejne lata, też musi nam świadczyć. Uzgodniłem to i z zarządem, i z związkami zawodowymi. I przetarg zorganizowaliśmy na kolejne lata. Przetarg spółka MZK przegrała. W związku z tym, ja jestem prezydentem, który nie mam swoich pieniędzy, ja mam pieniądze mieszkańców. Moim zadaniem jest jedno, aby jeździły autobusy określonej jakości, określonej częstotliwości, aby było bezpieczne. To jest moje zadanie. I dysponuję pieniędzmi mieszkańców, żeby kupić tą usługę. I nie jest wszystko jedno, gdzie ja kupię, i mieszkańcom też jest wszystko jedno, gdzie ja kupię. Mają jeździć autobusy. I tak postępujemy. I teraz proszę mi powiedzieć, dlaczego ja za taką usługę mam płacić 20-30% więcej z pieniędzy mieszkańców, niż to, jak rynek by cenił tą usługę. Bo taka jest różnica. Tak, ale czy pan prezydent porównał jakość ale obsługi przez firmę IREX? IREX to jest z usługami firmy MZK. Ten przedsiębiorca to już nie powinien jeździć w tym momencie. Ale możemy wejść na ulicę i zapytać mieszkańców, czy wiedzą, tak, jaki mam obsługę. Wiedzą, właśnie wiedzą. No, dobrze. My musimy usługę o określonej jakości. Ta jakość, pan dyrektor siedzi ewentualnie, jak pan powie, na czym się, czym jest różnica jakości usługi, to myślę, że pan dyrektor... Kierowca jeździ po 14 godzin. Dobrze, już nie o to chodzi. Tak, jakość usługi, to możemy iść do pierwszego lepszego autobusu, linii 69, i wtedy powiem panu, ten autobus zjeżdża z linii. Zjeżdża z linii, bo one są... 90% niesprawne. Są tak, wie pan co, ja nie wiem, jak takie autobusy mogą wyjechać na tak. Pan tego nie widzi. Znaczy, ja powiem tak. Ja nie wiem, na co ty... Mamy się cofać do tyłu, no to... Ale chwileczkę, panowie, spokojnie. No dobrze. Każdy, kto... My kupujemy usługę określonej jakości. Autobus ma być sprawny, dopuszczony do ruchu. Sprawny. Takie są dopuszczone do ruchu, bo jeżeli nie są takie, to jest przestępstwo i rozumiem... Bo jest przestępstwo.